Wiem, że na początek to się może wydawać trochę trudne i jest, ale jest to niezbędne do zrobienia gry, jest to niezbędne do zrozumienia wielu rzeczy fizycznych i lepiej, że tak powiem, skoczyć od razu na głęboką wodę, niż no, ślęczyć przy jakichś mało znaczących skryptach i nic się nie uczyć. No więc lećmy dalej. Potrzebujemy teraz punktu pomiędzy myszką a graczem. Wektor 3, właśnie wektora potrzebujemy, nie punktu. Player do. Czyli gdzie, jaka jest różnica między playerem a myszką? To jest równa się. Ground, czyli bierzemy tego reja, czyli gdzie trafiło, minus tam, gdzie jest skrypt przypisany, czyli transform. Skąd się wzięło to transform? To już pokazuje. Jak jest itan, to jest transform, bo jesteśmy, mamy skrypt podpięty pod itana, więc to jest jego transform. Position. O, tu jest jeszcze, tu będzie do punktu, do którego trafiło. No dobrze. Działa. Teraz pionowo nie potrzebujemy, żeby nasz gracz, wszystko musi się odbywać po Y, czyli nasz gracz będzie się obracał wokół osi Y. Czyli tu nie chcemy robić żadnych ruchów, żeby nam nie zrobił fikołka. Tak to można mniej więcej zrozumieć. Tak, i teraz zaczyna się taka trochę tajemnicza rzecz, a mianowicie quadrion. Nawet nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Quadriony to jest, z tego co zrozumiałem, to tam twórcy Unity przechowują wszelkie rodzaje rotacji i metod związanymi z rotacjami. Bo chcemy go obrócić, więc on jest potrzebny. Quaterion, nowa rotacja, rotacja równa się quaterion, look rotation, czyli spójrz na rotację, tak to można powiedzieć, że spójrz w stronę tej rotacji, rotation, player to mouse, bo tu określiliśmy, jaki jest wektor, punkt właściwie, gdzie powinien spojrzeć. I teraz musimy zrobić jego faktyczny obrót i użyjemy do tego rigid body, czyli przesuniemy go fizycznie. RB, tak chyba mieliśmy, dokładnie. Move to rotation, nie position. Jak już mówiłem o tym worku ziemniaków biegającym bądź SpongeBobu bez nóżek, to właśnie move to position spowodowało, że moglibyśmy przesunąć obiekt, ale my użyjemy move to rotation, czyli obrócimy naszego itana o naszą nową rotację. Jeżeli nic nie pomyliłem, a mogłem, to powinno już działać. Zapiszę. Uruchomię. I nie działa. Dobrze. Chwila przerwy. Rzucę okiem, co jest nie tak. Speed. Ok. Tak. Dobrze by było jeszcze, żeby wywoływać tą funkcję. To by było metodę. Teraz to jest fajnie, że zrobiliśmy coś, tylko szkoda, że nie działa. Dalej się nie chce obracać. Chwileczkę. No to trzeba zbadać, co jest tak. A więc no to już mamy winowajcę. Tak coś czułem, że nie przypisałem teren do naszego layera, czyli strzelamy oczywiście, szukamy layera, który się nazywa ground. Problem polega na tym, że nie przypisaliśmy nigdy naszego tego. O, i teraz działa. Widzicie, obraca się w stronę myszki.
Akurat z tej pozycji kamery to niekoniecznie jest najlepszy pomysł, ale już mamy efekt, biegnie i możemy nim kierować. To jest tak proste i tak fajne. Czyli jak widzicie w Unity możemy bardzo szybko osiągnąć cel. Prawdę mówiąc, w godzinę, dwie możemy sobie zrobić małego player kontrolera, a to już jest początek pod naprawdę fantastyczną grę.